Co mnie popychasz? Co to ma znaczyć? No odejdź. Idź sobie. Idź sobie. W drugą stronę. Nie, tutaj nie wolno. Nie. Nie. No nie pójdziesz w tych sandałach, kurwa, w tą stronę miasta. Chcesz obejść? Nie, nie do rady. Nie. Nie zrobisz tego. Przecież pada, po co ty czy... Aha, dobra, ty się myjesz. Aha, spoko. Okej. Okay. Czaj. Rozumiem. A ten to jest w ogóle geniusz. Ej, co ja tu naciskam? To jest geniusz. On bez po prostu zmęczenia jakiegokolwiek, powtarzam, jakiegokolwiek, jak ja tu kiedykolwiek przyjdę, cały czas śmiga z tym jedynym mieczem. A zapamiętajmy go tak w ogóle, zobaczymy, czy next time będzie to wszystko that same. W ogóle cześć, Simon, witajcie bardzo, bardzo serdecznie po raz kolejny w Wiedźmiaku. Co prawda bez kamery. Bo bez kamery, ale cóż, tym razem możecie to odchorować. Ja nie miałem jakoś kompletnie weny do tego, by rozkładać green screena, kamerki, i stwierdziłem, że tak będzie lepiej. Pokaż mi swoje towary. Tak, pokaż, bo my chcemy, nie, wysprzedać raczej nie chcemy, bo ja już tutaj od niego kupiłem tyle schematów, że to jest niewiarygodne, na wszelakie jakieś kamienie runnicze. Tych schematów tutaj miał, czekajcie, 2, 4, 6, 8 się mieści w jednej linii, to jest 16, plus jeszcze tu były 4, to jest 20 równo schematów kupiłem, co jest mega, mega wielką naprawdę, kurczę, ilością. A to przez to chyba, że wyszedł nowy patch i twórcy dodali dużo rzeczy. Ja chcę usunąć ulepszenie, tylko pytanie, z których to było rzeczy. O, ten miecz nie. Który ja mam? Kurczę. Słuchajcie, bo ja chcę usunąć ulepszenie z tych rzeczy, których nie mam ubranych. I to jest na pewno dobre wyjście. Poza tym chcę to wszystko ponaprawiać. Te po prostu te buty tak tu nie pasują do tego wyposażenia. Tak mega nie pasują. Wyglądam jakbym, nie wiem, chodził w złocie. Rozbieżna części, nope. Bywaj na razie. Bywaj. Trzymaneczko. Trzymaj się. Nie ten przycisk, tylko ten drugi przycisk. Ekwipunek. A, rozbieramy tak. Rozbieram mistrzowski miecz srebrny. To, te zostają. To i to rozbieramy. A mogę to tutaj? Wyrzuć, załóż, statystyki, przytrzymaj, porównaj. Nie. Niedobra gra. A co ja tu mam ze strzałki tu? Plus 2. Lepsze bełty. Fajnie. I chyba mam lepszą kuszę jeszcze. O tak. Super, Geralt, schowaj ją do tych tylnej kieszeni i będzie git. To jest mistrzowski miecz srebrny i gwystok. Gwystok. Wracaj. Jeszcze mi jesteś potrzebny. Rzemiosło napraw. Usuń. Mistrzowski miecz srebrny. Co ja tu mam? Diatr, gwystok. Nie. No, gwystok rozbieramy. Bo tam są mega fajne runy. To też rozbieramy. Czy usunę ulepszenie? Rękawice zabójcy 38, to mam. To rozbieramy. No i tyle. Naprawiać nic nie trzeba. Sprzedawać też mu tego nie będę. Nie ma czasu. Słuchajcie, jedziemy z Dijkstrią się spotkać w Passiflorze. Tak, w Passiflorze dokładnie. By to utłuc Radwidę. Czy nie uważacie, że to jest dobry pomysł? Bo w sumie Radowi tutaj ma problem do wiedźm, do czarodziejek. I szczególnie chce, żebym ja, tutaj mu dostarczył Filipę i najprawdopodobniej jak go utłuczemy, to zadanie będzie nieudane. I mógłbym też wykonać najpierw to zadanie, a potem przejść do tego spisku, ale zostawmy to, to niepotrzebne. Naprawdę, po co? Jeszcze z bandytą chciałem pogadać. Mamy, panie Wiedźmin, problem. Szukamy rannego kolegi, no i znaleźć go nie możemy. Jednak się chyba wykrwawi. Na kogo napadliście? Na monstra, to może i do niego nas doprowadzicie. Dobrze zapłacimy. Czemu nie? Chodzimy. Czemu nie? Chwila zwłoki nie zaszkodzi. Ale no, tylko chwila. Doprowadźcie, panie Wiedźmin. Bo tutaj różne rzeczy się rozwijają. Pierw chyba powinniście dać mi jakiś trop. A tak. No, biegł w stronę portu, z kanałów. Z kanałów? Smród ścieków rozpoznam wszędzie. To powinno wystarczyć. Aha. Dobra.
I to chłopaki, aha, nowe zadanie, represje w Nowigradzie. Darujmy sobie, bo to jak jest oznaczone jako zadanie, a nie... Oh fuck. A to co to? Kill, zbadaj. Uwalanych szlamem z kanałów. I czerwone rzeczy. Objawiły się kolejne zapachy. Fajnie, deszcz pada, to wszystko w powietrzu. Klasycznie. Tutaj jeszcze coś jest. Kazanie zatroskanego, ale to nie do niego, tylko tutaj. A po co, dlaczego on biegł tak naokoło? Jak ktoś wytłumaczy. Omijał tego gościa, on jest podejrzany. On jest na pewno. 100%. Tutaj. Tu się coś chyba wydarzyło ciekawego. Świeża. No ale kurczę, nikt tego nie widział. Nikt nie widział, jak gościu zakrwawiony ciśnie, marzy wam mury. Nie? To ile chcesz? Dwa razy? Pieniążki? Tu też mogę to zbadać? Nie. Dobra, jak mam coś do zbadania, to mi wyskakuje ewidentny znacznik. Pobiegł tędy. I tutaj powinien być kolega. Aha, słyszę, dobra, bo ja chciałem badać jeszcze ten. Cześć. Chłopca czarownic błaga o pomoc Wiedźmina. To coś nowego. Słuchaj, straciłem dużo krwi. Musi mnie połatać jakiś medyk i to zaraz. Pomożesz mi? Nie. Nie, pozwolę ci umrzeć męczeńską śmiercią na polu walki o lepsze jutro, ku chwale ognia i tak dalej. To było lekko kurewsko-chamskie, ale nieważne. Nevermind. Moment, zadanie zakończone, represje w Nowigradzie. A to był ten ich kolega? Przecież to był łowca czarownic, a nie rozbójnik. Rozbójnikowi bym pomógł. A niech spada. Porozmawiać z Drikwią, Rochiem i Zultanem, ale to jest zadanie główne. A my chcemy... to, wróg publiczny. I to też idziemy do, w sumie, Dijkstry, więc... Nie, moment, nie to. Idziemy też do Dijkstry, więc przy okazji, jeśli chodzi o rozmowę wątku głównego, to także sobie ją poruszymy, bo po co mam biegać dwa razy? Ja nie wiem, co z moimi słuchawkami zaczęły tak, znaczy w sensie nie, że skrzeczeć, tylko że tu ten plastik tak, o. Czekaj, muszę w nie stuknąć. O, już jest dobrze. Nie wiem, tak jakby tam chrobotał plastik o plastik. Wewnątrz, tylko, albo mikrofon po prostu chrobota. Odepnij go, bo poruszam głową cały czas i coś mi w lewej słuchawce po prostu wyskakuje. To znaczy, no słyszę jakieś dziwne dźwięki, a teraz już nie, już przestało. Czyli najprawdopodobniej właśnie ten mikrofon. Dijkstra, come on. Jesteś tutaj? Markiza Serenity, a gdzie jest Dijkstra? To tutaj. Biały wilk, witaj w pasiflorze. Widzę, że mnie nie poznajesz. A siostra, my to już masz się we włos. Nie szkodzi, kiedy się ostatnio widzieliśmy, pewnie wyglądałam trochę inaczej. To było... Dawno temu. Przyszliście wtedy z Jaskrem i dwoma niziołkami. Ale było śmiechu z tymi malcami. Dotąd to wspominamy. Przepraszam, ale przyszedłem tu, bo... Ciszej. Dobrze wiem, po co przyszedłeś. Czekają już na ciebie. Tędy. A dobrze, że się zdecydowałem przyjść szybko. Dobra, gdzie w tym burdelu całym jest... Co tędy? Co tędy, stara? Którędy mam iść? Na górę? Nie. Na dół, ale tu się dzieje. Czekajcie, bo nie muszę iść na dół w tym momencie. Mogę iść za chwilkę. Najpierw pozwiedzamy ten zaułek. Ej, popatrzcie, prowadzi mnie tak, na zewnątrz i tutaj. O. Poprowadzi mnie ktoś tam, gdzie mam iść? Macie do mnie jakąś sprawę? No. A kto ty jesteś? Gigolo. Nie, kurwa, weź. No moment, powinien znacznik przeskoczyć. A nie przeskakuje w ogóle. Czekajcie, pójdę po prostu dalej, może to gdzieś się tutaj ujawni. Kurtyzana. Hej, Geralt, witaj!
No podejdź, mój drogi, nie... Co się dzieje? Przepraszam, ale przyszedłem tu, bo... Ciszej. Dobrze wiem, po co przyszedłeś. Czekają już na ciebie. Tędy. Dobra, może teraz mi pokażesz, którędy. Tak ruszyła tyłek, czyli to był bóg gry. Pierwszy raz z takim się spotkałem. Ej, serio, autentycznie. Tutaj nie, ty nie jesteś Dijkstrią. Takie tajemnicze przejście, a te kurtyzany wszystko widziały. I co teraz będzie trzeba je zabić? Bandyta. Nope. Tak, Wiedźmin Geralt, siemaneczko, cześć. Witaj. Dijkstria, a się urządziłeś? Geralt, jesteś. Mogłeś wybrać bardziej ustronne miejsce na rozmowę o zamachu. Wszyscy tak o nim myślą, więc nie ma się czego bać. Poza tym, wiesz, to miejsce z tradycjami. Mówią, że to właśnie tutaj Falka planowała zamach na króla Vridanka i wszczęcie rebelii. Porównujesz się z Falką? Chyba nikt nie wpisał się w historię Redanii bardziej krwawo niż ona. Jej rewolta zmieniła bieg historii i to nas łączy. Ale jeśli chodzi o przelewanie krwi, planujemy upuścić jej tylko radowidowi. Cieszę się, że chcesz wziąć w tym udział. Przyznam, że nie byłem pewien, czy się zjawisz. Przejdźmy do rzeczy. Radowid musi zginąć dla dobra Triss i Yen. Jeszcze nie wiem, czy pomogę. W sumie tak. W pewnym sensie, bo może ich ścigać potem, ale... Ja rozmawiam z Dijkstrią i nie wiem, dlaczego nie wyskoczyła także sekwencja, albo wyskoczy potem, rozmowy o głównym wątku i zwerbowania go do Kaer Morhen. Jeszcze nie wiem. A, musisz zginąć. Myślałem o tym, co powiedziałeś, że dopóki Radowid żyje, Triss i Yennefer nigdy nie będą bezpieczne. Żebyś wiedział. No dobrze, że się rozumiemy. W takim razie przejdźmy do rzeczy. Zdaje się, że mojego wspólnika już znasz. Roż? Ty tutaj? Emerytowani szpiedzy muszą się wspierać. Kiedyś broniłeś króla. Teraz mieszasz się w zamach na innego? Nie jestem z tego dumny, ale rozpatrywałem wiele możliwości i nie znalazłem lepszej. Radowid wiele razy udowodnił, że w głowie mu tylko własne interesy. Kiedy Kedwen poprosiło go o pomoc, najechał na nie. Kiedy ja błagałem o wsparcie dla Wyzimy, odprawił mnie z kwitkiem. Teraz wojna wchodzi w decydującą fazę i musimy działać szybko. Nie mam już zadań. Martwy Radowid to wolna Temeria. W pewnym sensie cię rozumiem. Nie będziemy jakoś przedłużać. Czego chcecie ode mnie? Dobra. A czego chcecie ode mnie? Jeden z naszych pojechał się spotkać z informatorem i nie wróci. Od tego, czego się dowiedział, zależy powodzenie całego planu. Musimy go znaleźć, a nie ma w okolicy lepszego tropiciela niż ty. Nie musisz mnie brać pod włos, Roż. Macie jakieś wskazówki? Wiadomo, gdzie ten wasz wspólnik był widziany ostatnio? Podróżował pod przykrywką obwoźnego szewca. Musiał przejeżdżać przez Pontar, najpewniej przez redański posterunek. Mamy tam swojego człowieka. On powinien wiedzieć więcej. Nazywa się Gregor. Dobra, pogadam z Gregorem. Dzięki. Postaraj się nie rzucać w oczy, o ile to możliwe. I pamiętaj, że od powodzenia twojej misji może zależeć przyszłość wojny, a więc Temerii i całej północy. Wiem, spróbuję tego nie spieprzyć. Do zobaczenia. Liczymy na ciebie, Geralt. Nikt ci nie widział, jak chodziłeś. Dobrze, Roż, i dobrze, Dijkstria. Trzymaneczko, osobiście myślałem, że będzie was tutaj co nieco więcej, bo naprawdę, jeśli chcecie zrobić zamach na króla, we trzy osoby, to to jest leciutko Mission Impossible. Nie, no, Mission Impossible do wykonania, nie? A, słuchajcie, idziemy pogadać z Grygurkiem. To zostało stworzone do miłości. Tak, mówisz? Geralt jest przystojniaku. Co? Twoja kuzynka? Kuzynka. Twoja koleżanka jakby lubiła, że tak to ujmę. Idziemy dalej. Wypad stąd, jak to jest daleko. Mega daleko. Nie macie tu po drodze jakiegokolwiek drogowskazu.
Moc świętego Grzegorza. Można, można, jeśli się chce, to pewnie, że można. 40. Nie trzymaj się tam. Wypadł mi jakiś wątek z głowy, gdy schodziliśmy. Chciałem wam coś powiedzieć fajnego. Coś fajnego wam chciałem powiedzieć. Aha, już wiem. Kolat. Wow, jaka zwiecha, co to było? Kolacik, zamówiłem pas na Bluetooth, na ten taki wiecie, co pokazuje ten puls. Ja biegnę znowu w złą stronę, jasne, pewnie. Biegnij do znacznika. Dlaczego ja się muszę oddalać? Stary, już nieraz popełniłem ten błąd. Kupiłem pulsometr, będzie prawdopodobnie we wtorek. Czyli w sumie dzisiaj powinien być, bo ten odcineczek nagrywam w poniedziałek, wy widzicie we wtorek. I chodzi o to, że tutaj jest drogowskaz. No i rozpoczniemy sobie zabawę w kolat, bo tam naprawdę jest mega dużo, tak jakby, no jest duży obszar do jakby zwiedzenia, do przechodzenia tą postacią. Szczególnie ten las mi przypadł do gustu, nie wiem jak to będzie dalej. Naprawdę ja tam schodziłem, zobaczymy jak ja też, no jestem mega ciekawy jak po prostu mój puls wskakuje i jak to w ogóle wygląda, tylko że jest jeden mały kłopocik, niestety te pasy, ja nie mam jakiegoś zajebistego telefonu, ja oczywiście smartfoniki lekko shitowe i muszę niestety wgrać nowego Androida na swojego smartfona, żeby mi szczytał pasek, bo Android 4.3 jest dopiero wspierany przez te paski. I nie wiem dlaczego na przykład na 4.2.2 nie daje rady, no ja wiem, że to jest mega stary Android i wgram KitKata, ale to jest znowu troszkę zabawy ale będzie działać. Jeszcze nie było tak, żeby mi coś nie działało. Poświęcę na to cały dzień, ale na pewno będzie działać. Gregor. Szukam Gregora. Jam to Gregor. Ktoś ty? Geralt z Rivii. Przysyła mnie Dijkstra. Nie masz hełmu. Odejdźmy stąd kawałek. Ładnie sobie przystroiliście posterunek. Na polecenie samego króla. O, masz hełm. Czym zawinili? Ten z prawej był guślarzem w pobliskiej wiosce. Źle komuś doradził i ludzie na niego donieśli. Tego z lewej nie lubił sąsiad i oskarżył go o czary. Więc to wina ludzkiej zawiści, nie Radowida. A myślisz, że kto ustanowił prawo, które zezwala kogoś powiesić z takiego powodu? Służysz królowi, którym gardzisz? Czemu służysz królowi, którego nie szanujesz? A co mam robić? Urodziłem się Redańczykiem, przecież nie zdezerteruję. Poza tym wstąpiłem do armii, jak na tronie siedział w Wizimie. To był dobry, mądry i sprawiedliwy. Radowid to co innego. Jemu w głowie tylko wojna. A ja nie chcę, żeby Redania kiedyś tak wyglądała. Przejdźmy do rzeczy, dogadajmy się, o co chodzi. Pewnie wiesz, po co tu jestem. Domyślam się, że chodzi o naszego zaprzyjaźnionego szewca. Przejeżdżał tędy, ale nie wrócił. Wczoraj patrol doniósł, że niedaleko od drogi stoi porzucony wóz, ale nie mogłem się stąd wyrwać, żeby sprawdzić, czy to jego. Dzięki, to mi wystarczy. Bywaj. Zaczekaj. Masz glejt przejazdowy? Bez niego cię nie przepuszczą. Mam. No dobra, do powodzenia. No skąd? Ja tych glejtów przez tą grę tyle nazbierałem, że mi kurczę wychodzą wszelakimi możliwymi otworami. Co tu jest? Aha, pies strażniczy. Daleko to? 250. Przeszedłeś przez drzwi, a ja nie mogłem. Ej, to jest niesprawiedliwe. Zobaczmy, czy czasem szybka podróż jakby nie da mnie ciut bliżej. Takie bliżej, to wiecie, możecie sobie strzelić we mnie. Wezmę konia i tam dojadę mega szybko. I druga sprawa, też słuchajcie, zacząłem się, to znaczy jeszcze nie zacząłem się zabierać za nagrywanie Q&A. Z tego względu, że stwierdziłem, że chcę go nagrać na dworze. Wiecie, żeby było fajnie, ale jest problem taki, że potrzebna mi pchełka do GoPro.
pchełka, czyli taki mikrofon na kablu, który też jest, no, umówmy się, jakoś niezbyt słaby jakością, a po to tylko, żeby, no bo wiecie, kamerka jest jednak jakiś kawałek ode mnie, nie? I głos nie byłby tak fajny, jak właśnie z takiej pchełki. I nie ukrywam, że ta pchełka się mega, mega przyda. Tu jest porzucony wóz, znalazłem. To. Dziwne. Wóz nie wygląda na... I muszę poczekać do wtorku, aż ktoś przyjdzie. O, zadanie zaktualizowane, spisek. Może wilki go zjadły. Ej, nie, no chłopaki, naprawdę. Wy takie rzeczy chcecie jeszcze ze mną robić? Przecież to nie jest początek gry, to jest kurwa 21 poziom już. E? 21 Century Work. Uff, masz. Oj, to musiało, ale boleć. Poszukajmy szewca. Gdzieś tu musi być, o tu jakieś rzeczy. Coś mi mówi, że jestem na właściwym tropie. Nie wątpię. No ale to chodzi co? Mam dwa buty. Gdzie jest właściciel tego buta? Może o kolejny? Kolejny zostawiał buty. Fajnie. Cichutko. Idziemy dalej. Jest i kolejny. Może on ścieżką po prostu poginał. Się gdzieś chciał ukryć. Super, nie muszę widzieć butów, tylko po prostu patrzę na minimapę i czekam, aż mi się kółeczka przeładowywują. Tutaj, do góry! O, super. Tam coś jest. A ten co tu robi? Lakierki męskie. O, fuck. Chyba zjadłeś naszego przyjaciela. Musimy z tobą porozmawiać, jak go zjadłeś. Ty, nie ręczę za siebie. Wiedźmak idzie sobie. Ja zajęty. Buty zbieram. Będę zupę ważył. Widzę. Zastanawiam się, skąd się tu wzięły. Ano wyrosły. Jak grzyby. Jasne. Buty nie rosną na ziemi. Widziałeś, kto je rozrzucił? Rog nie może, bo Og i Pog będą źli. Og i Pog? To twoi koledzy? To znalaźcy. Wielkie znalaźcy. Znaleźli człowieczka, co miał but na wozie. Taki duży. I co z nim zrobili? Wzięli. Do jaskini, o, tam. Wygadałeś się. Nie, on kościsty, niedobry, ble. Og mu kazał buty robić. Dla Oga, Poga i Roga. Po co trolą buty? Po co wam buty? Człowieki noszą, to Og. Ogi Pok też będą chcą. Będą wielkie pany, jak człowieki. Aha. Cześć. Zmykaj. Chcesz zobaczyć moje buty? Patrz, jak się świecą, jak wejdą ci w... dupsko. Będzie ciekawie. Okej, tu jest pytajniczek. To jest ta jaskinia od tych trolaków. To chyba dobrze znalazłem. Nie ma tu innej jaskini. No, jestem na dobrym tropie. Hej! Siemano, Wiedźmin przyszedł. Talar? No tak. Kto inny mógłby uczyć trolle przeklinać? Geralt? No, Coppela! Przecież on by dał radę uciec. Kto to? Spokojnie, Og, to mój stary znajomy. Idzie stąd, bo wpadnie do zupy. Jestem okropnie żylasty. Prawda, prawda, tylko na niego popatrzcie. Sama skóra i kości. No, panowie, na mnie już czas.
Wy tu sobie poćwiczcie, czego was nauczyłem, a ja się będę zbierał. Nigdzie nie idzie. Siada na... na dupie. Buty robi. Nie mam czasu, wypuśćcie go, albo was zabiję. Potrzebuję tego człowieka, musi iść ze mną. Widzę, że się zaprzyjaźniliście, ale Talar musi pójść ze mną. Nigdzie nie idzie. Buty szyje. Będziemy się bić. Potrzebny. Potrzebny tutaj. Ty masz buty. Ognie. Nie ma, rog nie ma i pog nie ma. Zrobi buty. To pójdzie. Wezmę go tylko na chwilę, potem wróci. Nie mam czasu, wypuśćcie go albo was zabiję. No. Nie mam czasu na pertraktację z trollami. Odsuń się, Talar. Będziemy lać dupę. Ej, wyciągnij miecz. Trzy trolle. To już jest nowość. Ej, dlaczego wyciągnąłeś mi broń stalową? Dajcie mi Queen. Rzuć w niego. Ej, dlaczego Queen nie użyłem? Zbieraj się, Geralt. Robimy to na przetrzymanie, czyli standardzik taki malutki. O jacie. Kurko, aha. Formowany. To jest piękne, biją się ze mną, a ten drzemordę tam uczy ich przekleństw, nie? Ojej. O, punkty doświadczenia, super. Odsuń się jeszcze trochę, daj to, rozdamy sobie kolejny punkt zaraz, więc mega, mega fajnie. Cześć. Cześć, nara. Tak po prawdzie to nie musiałeś. Chciałeś wziąć na uczniów? O kurwa, nawet mi nie. Chyba bym się pochlastał z takimi matołami. Ale matoły czy nie, byli sympatyczni. Ale nieważne. Nie mam czasu na. Śpieszy nam się, trzeba Rodowida ubić. Ten pytajnik powinien zniknąć tak w ogóle. Talar, chodź. No przecież w tej jaskini cię już nic nie utłucze. Chodź. Chodź, wychodzimy. Na górę, na zewnątrz. Aha, i punkt sobie możemy rozdać. Pójdźmy tutaj, tak jak mówiłem. Wyjdź w to. Pójdźmy tutaj w... faktycznie o kolejne miejsce, super. Ja zaraz sobie to tam wpakuję gdzieś, tylko czekajcie. Czego ja nie używam? Nie używam tej umiejętności. I akurat będzie tak fajnie, że sobie to wpakuję tutaj. Chodzi o to, że pójdziemy sobie w czerwone, czyli no po prostu w walkę, tak? Żeby wydać te 20 punktów, żeby przejść do kolejnego poziomu. No chyba, że też pójdziemy tutaj. No ale. Ile to muszę mieć wydać? 18. Troszkę mniej, ale praktycznie to samo. Jestem zdania, żeby jak pakujemy, to się w jedną stronę jakby rozbudowywujemy, a dobrze, a nie, że wszystko po troszce i później nie dajemy sobie rady, nie? Więc, nie wiem jak, ale znak Igni. Moglibyśmy też wymienić to na to. Nieprzerwany strumień ognia, który rani przeciwników, regeneracja wytrzymałości w walce. To też jest spoko. A weźmy sobie faktycznie, wykumy tą umiejętność, nieważne, i aktywujmy ją tutaj. To lubię. Chodź, Talar, musimy porozmawiać. Szprechu, gadu. No, gdzie ty idziesz? Mieliśmy pogadać. O, co się z tobą działo? Nie widzieliśmy się kopę lat. Nilfgaard rozpieprzył wywiad z Temerii w jedną noc. Ledwo uszedłem z życiem. Chlałem ze smutku, aż wątroba powiedziała dość. I co teraz? Praca u podstaw.
Kręcę się po okolicy, słucham, pytam, werbuję nowych agentów. Jak żyjesz? Jak Stomka. Siedzę cicho, nie rzucam się w oczy i wpierdalam kartofle. Szacuneczek, tylko że nadal cię muszę eskortować. Ja kurwa jestem, a nie bywam. Ojej, ja chciałem być miły. Naprawdę. Taler, idziemy. Szkoda, że tu nie ma first person, czujecie? Takie zbliżenie tego miecza. Takie cięcie potwory. Na Oculusie. Piękny Taler, ale nie wiem, konia nie mamy? Ej, płotka też jest mega daleko. Nie, dobra, idziemy na piotkę. Ciekawe, gdzie on może iść tak daleko. Ale ramię w ramię, jak z kumplem. Tylko nie pogniewałbym się, gdyby szedł szybciej. Naprawdę. Mam nadzieję, że w taki sposób nie pójdziemy aż do Nilfgaardu. Bo troszeczkę by mnie pojebało. Czajcie? 1000 stóp takim czymś. Ale wydaje mi się, że tylko tutaj do tego wozu i będzie spoko. Też nam chyba nic nie wyskoczy. Wilki już załatwiłem. Nikogo tu nie będzie więcej. Tylko resztki z wilka sobie pozbieram. Czy to był akurat warg, mi się wydaje. Tu, masz swój wóz. No. Jeszcze raz dzięki, Geralt. Stąd już dam radę sam. Przekażę Dijkstrzej Roszowi, jak pięknie zajebałeś trole. Na mój gust zesrają się z wrażenia. Dobra. Bywaj. Oj, przyda się. Radowid to szczwana bestia. A damy jej radę. Uszu. Niedługo o jego śmierci będzie trąbiła cała północ. Oby przy okazji nie trąbiła o nabiciu na pal tych, którzy go zabili. Hehehe, bez obaw. Potrafimy o siebie zadbać. Bywaj, Geralt. Dobra, ale to w takim sensie zadanie zaktualizowane spisek. Jak zakończone? Ja myślałem, że będzie trzymano punkty doświadczenia, spoko. Ale też jedno zadanie powinno być jakby niezaliczone, to co miałem pomóc Radowidowi, nie? A ja mu raczej nie pomagam, tylko na niego spisek uknąłem. Wiecie, co sobie jeszcze zrobimy? Bo chcę jakoś więcej troszeczkę zdobyć tych wszelakich punktów mocy i innych pierdół. I też chcę się dowiedzieć, co tu faktycznie w tym pytajniku było, tak, że pójdę tam poza zadaniem, wiecie, i jakby zbadam tą jaskinię dokładniej i zobaczymy, może tam, nie wiem, jest jakiś schemat, coś ze szkoły Gryfa, cokolwiek. Ważne, żeby ten pytajnik został odznaczony, bo to, nie ukrywam, by się przydało, a później pójdziemy jeszcze do 2-3 i sobie zakończymy odcineczek, a w kolejnym zrobimy odcineczek właśnie tylko i wyłącznie z tych pytajniczków, bo tak, po prostu. Jest i pytajnik. I zbadajmy tą jaskinię dokładnie. Wypijmy sobie. Nie, dobra. Albo nawet nie pijmy tego kota. Przeżyje, wydaje mi się, bez. Albo wypijmy jednak. Jednak wypijmy. Kurde, tu nigdy. Ja cały czas mówię, zrobię porządek, nie? Zrobię tutaj, ogarnę ten ekwipunek. Ale po co? Oh fuck. Wyśmienita zbroja, ale tego tu nazbierałem? Schematy wszelakie, ale nice. Mega dużo tego tutaj było. Coś jeszcze? Się chyba odznaczył pytajnik, zaraz zobaczymy, jak wyjdziemy. Jeszcze tak sobie tylko przelecę szybko tutaj tą kamień runniczy, to zawsze jest A+. A jeszcze coś tutaj? Cokolwiek! Jest jeszcze jedna skrzynia. Nice. I do góry. Stronnica z manuskryptu. Węgiel, dratwa, schemat rozjemca. Ale nazbierałem tego. Ja nie wiem, właśnie strasznie jestem mega zdziwiony. Bo słuchajcie, na początku byliśmy u tego kowala. On tam miał dużo, naprawdę mega dużo tutaj wszelakich rzeczy. Ja to wszystko kupiłem, no poza odcineczkiem, nie? Kupiłem, wydałem no to niemało kasy, bo ponad chyba 2000. Troszkę tych wszelakich ulepszeń wpadło, ale pytajnik jest nadal. I to mnie dziwi. Nieodkryte miejsce. No przecież jestem tutaj. Witam was. Powinno być odkryte, nie? No zobaczmy, to wiem.
Co to jest? Uszkodzony przedmiot zostanie naprawione. Plus 4. Liryjskie wzmocnione spodnie. Nice, może będą się lepiej komponować z tymi gadkami, bo naprawdę. Szansa na oszołomienie. Nie mogę tego do spodni włożyć. Hamowa. A co to jest? Znaku Art, znaku Jerden, Igni albo Queen, ale wpakujmy Igni. Dobra. Będzie. Co tu jest? Jezus, tu się dzieje. Ja pierdzielę, tu się dzieje. Kluczy to ja mam w... jeszcze trochę. Wszelakich innej maści rzeczy. To przydałoby się potem sprzedać. Jestem przeciążony nawet, nie, więc po pytajnikach spokojnie by można było chodzić. Ale ja chciałem do ekwipunku i wypić biały miód. Po to, by nam to wszystko zniknęło. I przejdźmy, może ten pytajnik nie jest w jaskini, tylko jest u góry bardziej. Jasne, ale tędy i tak nie wyjdę, muszę. Nie no, jest oznaczenie przy pytajniku, że niżej, jest strzałeczka wyraźna. Czyli na pewno nie u góry. Dobra, nieważne. Mapa świata. Może pytajnik, nie wiem, nie chce mnie jakoś słuchać, nie chce załapać. Po prostu mnie nie lubi. Drzewo wisielców, a my? O, jak ja bardzo chcę pójść tutaj. Nieodkryte miejsce, ale to diabli dół. Słuchajcie, o, to jest plan na kolejny odcineczek. Tutaj sobie dojdziemy do diablego dołu, przejdziemy od tu i przy pierwszy pytańczek zrobimy, a w kolejnym pójdziemy tędy, tutaj, 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 tutaj. Będzie się działo, mam nadzieję, będzie ciekawie. Ale w tym momencie drzewo wisielców, znaczniczek. Fajnie, że możemy, że mamy oznaczone chyba. Mamy oznaczony drogowskaz, w sensie. Płotka, chodź tu. Jeju, wy tutaj. Nie, 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 żartujmy sobie. Nie, o, zobaczmy jak działa to. Pokażcie się. O, to było dobre. Ulepszę sobie ten znak. Znaczy tą umiejętność, to takie palenie. Nice, naprawdę mi się podobało. Płotka, zasuwaj. Się pogoda pieprzy. Pogoda się pieprzy. Ale jesteś paskudny. Kto? Nie chcę z wami walczyć. Ej, nigdy nie byłem na takiej wieżyczce strażniczej. Można na to jakoś wyleźć? Raczej bidnie, bo nie widzę żadnej drabiny. Przejdziemy tędy. Mam nadzieję, tu jest jakiś obóz. Czekajcie, tutaj. O, właśnie tego szukałem. Drogowskazu. Dokładnie, szybka podróż. Troszeczkę. Aha, to chyba nam nic za bardzo nie dało. Nie, to nam nic nie dało. Sorry bardzo, wracamy na koń. I może też sobie odpalimy medytację, żeby ładnie. Gdzie, że mija teraz mrok i pojawia się piękna pogoda. No, błagam. No, stosunkowo jest ok. Mogło być oczywiście lepiej, nie? A pierwszy pytajnik i potem... A wy to, to dziki pies z pierwszym poziomem, no to... Dobrze, że wy nie umiecie widocznie rozpoznawać poziomu waszych przeciwników. Czyli mnie na przykład. A tak w ogóle dawno nie zapisaliśmy. Bo tu się mogą dziwne rzeczy czasem dziać. Co tu będzie? Konik. Mglak. Naprawdę? Pokaż się. Chodź, gdzie jesteś? A ja widzę, że utłukłeś rodzinkę. Przecież to jest dziecko, kobieta i facet. Pokaż się. Ja cię dwoma cięciami pokonam. Dobra, trzema jednak. Czterema? Pięcioma. Trzymaj się. Skaczący po prostu do mnie rozwala. Mózg potwora, nieważne. Podnieś niewielki klucz Florenę. Dzieciak nic niestety nie ma. A gościu? List i kwiaty. List w formie książki. Zobaczmy sobie zadania. To będzie poszukiwanie na pewno. O, jak pech to pech. I przeczytajmy ten list. Gdzie to będzie? O, to jest tutaj. List zawiera przydatne informacje. Oczywiście, że weźmiemy was pod dach. Co za pytanie. Przyjeżdżaj z całą rodziną. Do nas wojna jeszcze nie przyszła. Jadła mamy dość, może nawet nadto. Brzuch mi ostatnio rośnie. Jakbym to ja miał kolejne kolejnego smakacza miszodu z piwa i golonki, to właściwie będzie przysługa. Szykujemy już dla was łóżka. Zamieszkacie na poddaszu, wygodnie tam. O ile nie zapomnisz schylić głowy, jak wchodzisz po schodach. Szerokiej drogi, Janek. Do zobaczenia. By znaleźć kosztowności w pobliżu zniszczonego wozu.
To są te kosztowności? Użyto klucza do otwarcia. Aha, zadanie jest zakończone, jak pech to pech. Trzymaneczko. Ciekawe, co takiego fajnego znalazłem. No, to najfajniejsze. Szanse na zatrucie. Mam jeszcze jakieś miejsce? Nie mam. Nie mam miejsc. Tu mam te itemki, lęcz, jedwab, jeden kij, ale tych rzeczy nazbierałem. Dobra, słuchajcie, tutaj kończymy. Mam nadzieję, że się podobało, że dotarliście do końca. Obczajcie social media, które macie w opisie. No i co? I widzimy się w kolejnym odcineczku. Pójdziemy po pytajnikach. Po tych, które są właśnie tutaj, tak? Ło, troszeczkę ich jest. 2, 4, 6, 8 dokładnie, czyli wydaje mi się idealna ilość na kolejny materiał. No i tyle. Trzymaneczko, cześć, na razie.